zaśpiewałam coś, co napisałam sama kiedyś dawno temu. Na które was oczywiście bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. A teraz już nam śpiewa Justynka. Przepraszam. Ada też będzie śpiewać? Oczywiście. Bo ja myślałam, że ona będzie tylko grać. My dla odmiany zaśpiewałam piosenkę religijną. I jest to piosenka dla Grabki, Koko, Wojtka i Tomasza. A piosenka nosi tytuł Uwielbiajcie Pana. Uwielbiajcie Pana, więc jestem miłoski, zwołujący dzwony. Padnij na kolana, przed Nim domy. Jego stóp, a nie jego stóp, a jest gruczą żołnierz.
również bardzo, bardzo dziękuję. Wielkie, wielkie brawa. Brawa należą się wszystkim, którzy dzisiaj wystąpili. Także piszcie sobie brawo. Piszcie sobie brawo. I słuchajcie, już na koniec jeszcze raz przypominam, naprawdę zapiszcie się na zajęcia muzyczne do pana Darka Leczyckiego. On z wami popracuje, poćwiczy. I słuchajcie, naprawdę wszystkie sceny świata przed wami. Życzę wam tego z całego serca. Żegnam się i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej na otwartym mikrofonie i mam nadzieję, że ta impreza właśnie nigdy nie zniknie z Giszewskiego Centrum Kultury. Dziękuję, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.